Witam Państwa na ostatniej części naszych urodzin. Podczas tej części mamy tę część wypełnia dyskusja panelowa. Ja chciałbym, żeby Państwo, którzy są bardzo, jak że powtórzę frazę, której użyłem przed przerwą, zanurzeni w doświadczeniu psychoanalitycznym i zbionem się w tym doświadczeniu, w ramach tego doświadczenia spotykają od dawna, spróbowali pomówić z hipotetycznym bądź nie hipotetycznym, bo ja jestem tutaj całkiem, na ile się da, realny, człowiekiem, który przychodzi z zewnątrz, i zareagowali na taki zestaw pytań czy zdumień, czy zagajeń, które taki, jak mówię, taki człowiek, mniej więcej taki człowiek jak ja, czyli człowiek z jako takim śladowym wykształceniem humanistycznym, który czytuje teksty z zainteresowaniem, teksty z tradycji psychoanalitycznej, po lekturze załóżmy Freuda, Winnicotta, Klein, z pewnym jakimś śladowym, iluzorycznym oczywiście, ale oswojeniem z tymi tekstami, zderza się z tekstami Biona. No i po pierwsze jest za to, co uderza w tych tekstach, to ich osobliwość, formalna osobliwość, żeby nie powiedzieć na pewnym etapie przynajmniej formalizacyjna, dziwaczne notacje, dziwna terminologia, którą czasami bardzo trudno odnieść do nie tylko do tego, co dzieje się w innych przestrzeniach pisania o człowieku, ale nawet w tradycji psychoanalitycznej. Więc pytanie jest, co byście powiedzieli takiemu człowiekowi. To jest ten aspekt formalny, natomiast jeśli chodzi o sprawy bardziej istotne czy związane z treścią, to powiedziałbym tutaj, uderzają zarówno pewne obecności, nadobecności, jak i pewne nieobecności. Znowu, nawet na tej tradycji psychoanalitycznej, tak? Nie za wiele mówi się tu o popędach, nie za wiele mówi się tu o libido, nie za wiele mówi się tu o seksualności, nie za wiele mówi się tu o cielesności, a przynajmniej tak się zdaje. Mówi się za to bardzo dużo o myśleniu, mówi się za to bardzo dużo o rewerii, przy czym sam ten termin spada czytelnikowi nagle z nieba na kartkę i rzadko jest solidnie wyjaśniany. Więc to spostrzeżenie, czy to doświadczenie, no, potrafi wprawić człowieka w konsternację. Czy moglibyście się jakoś do tego odnieść, ewentualnie triangulując Biona na tle tradycji psychoanalitycznej, albo jakoś zareagowali na to, co Państwo słyszą. No to mówcie. Niech zacznie Ewa Kobylińska-Deje, która dotąd nie miała okazji. Ja przepraszam, nie chcę się wtrącać, natomiast chciałem zadać pytanie związane z Pana pytaniem, uściślające trochę. Generalnie Pana pytanie jest bardzo ważne i pożyteczne i będziemy je rozwijać, natomiast ja chciałbym i to do Pana i do innych uczestników, do Pani Joanny Szkudlarek. Mówicie o czytaniu Biona. Którego Biona? Wydaje mi się to stwierdzenie dosyć ważne, ponieważ pisał bardzo różnie w różnych okresach i to, jak on pisał, było odzwierciedleniem jego rozwoju jego myśli.
I to bym też chciał uściślić, bo inaczej możemy się pogubić. Dla mnie to wszystko jest ten sam bion. Są tacy, którzy się z tym nie zgadzają. Natomiast możemy rozwinąć to zagadnienie, który bion, prawda? Czy to jest bion second thoughts, czy to jest bion, który mówi o grupach, czy to jest bion learning from experience, czy to jest bion, który wchodzi na zupełnie inny tor w przekształceniach, czy to jest bion seminariów, jak ten bion, którego żeśmy fragment słyszeli, czy to jest bion pamiętnika z przyszłości. Super. Też bym chciał o tym więcej usłyszeć, więc proszę do tego wrócić po prostu, dobra? Ewa, zaczniesz, a potem ruszajmy. Może po prostu pan Michał by dalej pociągnął to, o czym teraz mówię. Ja zacznę w ten sposób, że się trochę odłączę od panelu i od jego tematyki, mimo że się przyłączyłam. I to jest właściwie, i mam taką potrzebę krótkiego samookreślenia się, ponieważ, i to jest to właściwie to moje przysiąście się do stołu, dobrze to określa, mnie Bion interesuje i filozoficznie, i literacko, i klinicznie, ale w przeciwieństwie do moich kolegów analityków, którzy wczoraj wypowiadali, i to było czuć z głębi wieloletniego doświadczenia i nawet własnej przemiany w wyniku spotkania z Bionem, ja takiego doświadczenia nie mam. Nie mam też jakiegoś takiego głębokiego doświadczenia studiowania Biona. Owszem, czytam jego książki, on jest obecny w naszym środowisku. I właśnie tym bardziej zadziwia mnie, że mam dosyć często, jeśli tak górnolotnie można się wyrazić, poczucie przebywania z nim w jakiejś wspólnej przestrzeni myślowej, szczególnie w pracy z pacjentami, ale i przede wszystkim, kiedy czytam książki filozoficzne Heideggera, Blanchota, o którym wspomniał Michał, czy też mistrza Eckharta, nie mówiąc już o poetach metafizycznych. Ja myślę, że to jest, w tej przestrzeni się zawieramy. I ta książka, o której wspominałam, która się ukazała i robi taką furorę na psychoanalitycznym rynku niemieckim, gdzie Bion zostaje przełożony na inne języki psychoanalityczne i nagle okazuje się, że jest bardzo nowoczesny, a jednocześnie traci się coś, co dla mnie jest istotą myśli Biona. Mianowicie wiara w O. I po prostu to radykalne rozdzielenie między wiedzą a wiarą. On nie mówi też o belief, tylko mówi o faith, wiara w O. I bym pomyślała, że ta akurat myśl została usunięta, to mi nasunęło po prostu jakieś takie inne myśli, nie tylko na temat kondycji psychoanalizy, ale też kondycji świata, w którym żyjemy. I tym krótko chciałabym się jako pewnym otwarciem podzielić i oczywiście później możemy do różnych aspektów bionowskiej myśli wrócić. Marksistowski filozof George Lukács powiedział kiedyś, co świadczył światu mieszczańskiemu, że cechuje ten świat transcendentalna bezdomność. I to jeszcze miało jakiś tragiczny wymiar. I niedawno przeczytałam opowieść Kawki o Prometeuszu. To są cztery wersje tej sagi. W pierwszej jego wersji jest jeszcze dramat, jest tragedia, jest walka z bogami, jest zdrada, jest kara, ból, zranienie. A w ostatniej wersji, to są tylko dwie linijki, rana się zamknęła bez śladu. Nie ma ani braku. Jest zapomnienia. Wszyscy są zmęczeni i wszyscy chcą pójść spać. Ja uważam, że to jest straszliwa diagnoza czasów, bo o co pyta Kafka? On pyta, co pozostaje z metafizycznego pragnienia do przekraczania, dążenia ku. I prawda to jest nie tylko prawda, to jest też ta ostateczna rzeczywistość. Chodzi o sam ruch wykraczania poza to, co dane. I co pozostaje z tego pragnienia, kiedy ten pozaziemski cel, powiedzmy, zostaje wymazany. I dzisiaj myślę, że jest, przynajmniej jeśli chodzi, że ten metafizyczny głód w ogóle już nie istnieje, albo w jakichś takich archaicznych formach powrotu do archaicznej religijności, ale to otwierające bionowskie dążenie do prawdy, które ma trwać całe życie i które jest warunkiem zdrowia psychicznego, to i które się w różnych filozoficznych wersjach też przejawia, w literaturze też, że to nie tylko to dążenie zanika, ale sama idea prawdy zanika. I czyli to, co jest osią myśli Biona, że możemy sobie różne rzeczywistości konstruować, że możemy je podpierać
alternatywnymi faktami i różnymi posprawdami. Ja tutaj widzę to w czarnych barwach. Myślę, że są czasy bardzo psychoanalizie niesprzyjające, że można się zapytać, czy one nieświadomemu wręcz sprzyjają, a nawet podmiotowi, czyli komuś, kto ma życie wewnętrzne, czyli uczucia i myśli. I to, co już mówiłam, nie będę powtarzać, że charakter naszego doświadczenia się zmienia. Stąd to doświadczenie staje się jakby jednowymiarowe, nasycone samym sobą, że brakuje aury nieświadomego, niewidzialnego, niesłychanego i niesłyszalnego. Myślę też, że oczywiście to bardzo, bardzo przerysowujące, ale myślę, że jeżeli są badania młodzieży z pogranicza socjologii i psychoanalizy, gdzie ich wyobrażenie o przyjaźni zmienia się w ilość lajków, że jeśli myślenie zmienia się w rozum instrumentalny, a pacjenci w klientów, to widać, jak bardzo zawęża się przestrzeń do myślenia i przestrzeń, którą Freud odkrył jako rzeczywistość psychiczną i jak bardzo kurczy się czas, który jest do doświadczania, do tworzenia fantazji, do przemyślenia, do przetrawienia potrzebny, jak on bardzo się kurczy, a to jest czas psychoanalizy. I na koniec, jeszcze dwie uwagi i już kończę. Zmienia się bardzo język psychoanalizy też w moim środowisku, ja myślę, że nie tylko w moim, że przeciwprzeniesienie na przykład zaczyna być opisywane językiem neuronów lustrzanych, że fantazje stają się wzorami sensomotorycznymi, że poszukiwanie prawdy staje się regulacją, że zdolność do myślenia metaforycznego staje się mentalizacją, a emocjonalne rośnięcie po prostu adaptacją. I może jeszcze jedno, nie poruszaliśmy dotąd chyba, moim zdaniem bardzo istotnego i tak nadającego się do wyjścia poza psychoanalizę pojęcia pomieszczania, pomieszczanego i pomieszczającego. To jest świetne pojęcie do analiz społecznych, bo przecież żyjemy w epoce erozji kontenerów, po prostu rozpadają się różne formy symboliczne, praktyki, kontenerująca prawdziwa opinia publiczna i paradoksalnie to rozpadanie prowadzi z lęku przed wyzwaniami, z egzystencjalnymi wydarzeniami, przed którymi stawia nas globalny świat, to nawiązuje do myślenia Ewy wczorajszego, prowadzi to do archaicznych kontenerów, do ogromnej regresji. I myślę, że w imię tej potęgi instrumentalnego rozumu niszczymy to, co dla Biona było takie podstawowe i dla nas analityków też. Po pierwsze zdolność do myślenia jako zamyślenia, tu mamy bardzo dobre słowo polis, które nas też chroni. I to o tym właściwie pisał już w Dialektyce oświecenia Adorno i Horkheimer. I dlatego wydaje mi się, teraz wracając do psychoanalizy i do Biona, że bardzo brakuje mocnych poetów wśród psychoanalityków, takich właśnie jak Bion, ale też Klein, Lacan i Winnicott, którzy wymyślali te własne języki, niekiedy dziwaczne i trudne, ale niezbędne, aby coś istotnego z rzeczywistości psychicznej uchwycić. To tyle. Wielkie dzięki. To wszystko, co mówiłaś, jest super, super ważne, a ta końcówka też jest, była jakoś nie wiem, czy mimowolnie, w każdym razie jakoś uderzała ostatecznie w początek mojego zagajenia, czy mojego pytania, ponieważ no, udzieliłaś w pewnym sensie jakiejś odpowiedzi na moje pytanie o tą osobliwość tej bionowskiej interwencji. To jest interwencja mocnego poety, tak? To znaczy wymyślającego swój język i przeobrażającego pole refleksji psychoanalitycznej za pomocą przemieszczeń i problematyki, przemieszczenia problematyki, ale też terminologii. Kto z Państwa, może Pan Michał rzeczywiście by chciał zabrać teraz? Nie, ja tylko chciałem skomentować na temat ram dla dyskusji, tak. Ja nie w tej chwili do powiedzenia na razie. Także ja nie wysłucham pana i innych, na co byśmy się mieli skupić. Ja tylko po prostu chciałem zwrócić uwagę, żebyśmy uściślili to, o jakiej frazeologii Biona mówimy, czy jakim podejściu mówimy. On ma wiele wspólnego, oczywiście wczesny Bion z późnym Bionem. Natomiast to, co na przykład mówiła Ewa,
Moim zdaniem odnosi się do całego Biona. Natomiast Ewa wypunktowała i bardzo słusznie, bardzo trafnie ideę prawdy jako zasadniczą i poszukiwania prawdy i niszczenia prawdy. Ale to jest to samo, co Ewa poprzednio sformułowała jako niszczenie aparatu do myślenia, niszczenie aparatu psychicznego. I to jest procent psychotyczny. I to sporo tego, do czego pan się odnosi, pani Joanna Szkudlarek, odnosiło się do tych części prac Biona, które dotyczyły jego prób opisania problemu związanych z funkcjonowaniem psychotycznym. Ja może też właśnie chciałam się do tego odnieść, ponieważ też pozostaję z takimi przeżyciami odnośnie wystąpienia pani Joanny i twojego, Adam, bo będę mówiła tak dosyć swobodnie, może coś się z tego urodzi. Pani Joanna zwróciła uwagę na coś moim zdaniem też bardzo istotnego, co przeżyła w kontekście czytania Biona, co jest właśnie chyba jednak poza słowami, ponieważ ja absolutnie podzielam to przeżycie, że czytając Biona, ja miałam poczucie, że Bion wywołuje w nas stany, o których pisze. I pani mówi na przykład o przeżyciu też chaosu, zresztą trochę ty też, Adam, też mówiłeś o tym, o przeżyciu chaosu czy takiego bombardowania. Na przykład myślę, że jest w tym pewien paradoks, dlatego że jak słowami, które nie są chaotyczne, przekazać chaos? I wydaje mi się, że chaos jest w ogóle stanem, który nam, chaos i bombardowanie, stanem, który nam bardzo często towarzyszy, mimo że nie chcemy sobie tak bardzo z tego zdawać sprawy. I chaos jest doświadczeniem bardzo pierwotnym, ale też stale nam towarzyszącym. I na przykład tym narzędziem do komunikacji, o czym mówiliście, wydaje mi się, że jest właśnie na przykład identyfikacja projekcyjna, o której Bion mówił, że ona się rozciąga na pewnym kontinuum, to znaczy ona ma różne funkcje, od funkcji komunikacyjnej, czyli która służy wzbudzeniu w otoczeniu jakiejś reakcji, która by na przykład niemowlęciu przyniosła ulgę, jak niemowlę płacze, to w ten sposób wywołuje mamę czy tatę do zareagowania na jego stan. I wówczas to wywoływanie w kimś tego stanu ma funkcję komunikacyjną, ale wiemy, że jeśli poczucie chaosu czy nagromadzenia jest tak duże i z jednej strony dziecko nie może tego przetwarzać, czy człowiek nie może tego przetwarzać, a ciągle jesteśmy przecież w tych stanach, a jednocześnie nie ma otoczenia, które by pomogło to przekształcić właśnie przy pomocy funkcji alfa, która z kolei mnie się wydaje też tak istotnym rozumieniem Biona, co powoduje przekształcanie tej komunikacji w rozumienie. Więc jeśli ta funkcja alfa też nie działa, to możemy się tylko tego pozbyć. I wydaje mi się, że to, co ty, Adam, mówiłeś na przykład o tym, że to jest też coś niesamowitego, że my atakujemy swój własny aparat psychiczny. Ja na przykład takie wyniosłam doświadczenie z kontaktu z Bionem, że jeśli pacjent czy drugi człowiek też mnie atakuje, to ja w pierwszej chwili myślę o tym, że on się czuje zaatakowany, że to nie chodzi o to, żeby mnie tylko zniszczyć, tylko że to jest informacja o tym, że on od wewnątrz coś go atakuje, czy ze świata wewnętrznego, czy ze świata zewnętrznego. I że ten atak to wygląda jako atak na drugą osobę, ale tak naprawdę de facto jest informacją jednocześnie o tym, że jest się zaatakowanym właśnie być może tym chaosem, czy czymś, co jest nie do przetrawienia, z czym wydaje mi się, że obcujemy non-stop. My próbujemy sobie z tym radzić, ale ten poziom jest obecny w nas cały czas i Bion o tym moim zdaniem ciągle mówi. To na razie tyle. Tak się zbieram troszeczkę, bo też wcześniej pan Michał Łapiński powiedział coś, do czego chciałam się odnieść a propos tego, o którym Bionie mówimy.
i też nawiązał w tym do mojego wystąpienia, więc ja chciałam tak zaznaczyć, bo wydawało mi się, że to jakoś wybrzmiało, że ja się zajmowałam tym kawałkiem Biona z uczenia się na podstawie doświadczenia. I to są moje jakieś refleksje z tamtego okresu jego pisania i bardzo ograniczyłam swoje badania do tego okresu. Kiedy pani Justyna się odezwała ze swoją wypowiedzią ostatnią, jakoś mi się to połączyło, że rzeczywiście możemy mówić o tej komunikacyjnej funkcji identyfikacji projekcyjnej. Ja oczywiście ten jej wariant miałam na myśli, jak mówiłam o tej metodologicznej identyfikacji projekcyjnej, ale tak sobie pomyślałam, że to, co Bion robi w pewnych momentach, to jest taka rehabilitacja takiego języka chaotycznego. Nie chcę mówić, że języka psychozy, bo to brzmi w jakiś taki naznaczający sposób, ale że on jednak próbuje wprowadzić z powrotem do dyskursu coś, co wcześniej byłoby w nim nie do pomyślenia, dlatego że jest jakieś nieracjonalne i jest wykluczane. I też myślę sobie, że to, co Bionowi zawdzięczamy w znacznym stopniu, to jest jego podejście w ogóle do leczenia psychoz. To znaczy to, co nam się w myśleniu o leczeniu psychoanalitycznym teraz wydaje w miarę oczywiste, że można z różnymi rodzajami zaburzeń sobie radzić w pracy analitycznej, chociaż to jest bardzo czasochłonne, trudne i tak dalej. Myślę, że przed Bionem nie było często aż tak oczywiste. To znaczy on naprawdę wprowadza jakoś tą psychozę do inne myślenie o psychozie i inne rokowania dotyczące leczenia psychoz. I pomyślałam, że to się wiąże właśnie też z tym elementem wykluczenia. Dla mnie to jest ta linia taka jakoś bardzo ważna na teraz. Dla mnie takim tekstem, w którym, tak czytając Biona różne teksty, który był dla mnie taki najważniejszy, to jest tekst o arogancji i to jest tekst z 1958 roku, więc bardzo wcześnie. I zgadzam się z Michałem, że to jest ciągłość Biona. Ja też jakoś nie przepadam za tym podziałem na tego wczesnego i późnego Biona, bo w tym tekście on na początku pisze coś takiego. W osobowości, w której przeważają instynkty życiowe, duma staje się szacunkiem dla samego siebie, a gdzie przeważają instynkty śmierci, duma staje się arogancją. Więc jakby zaczyna od popędów, a potem opisuje bardzo głęboko doświadczenie emocjonalne swoje w sesji, w której odkrywa, że jego usilna próba przekonania pacjenta, żeby używał słów jako komunikacji, jest równoznaczna z zakazem na korzystanie z identyfikacji projekcyjnej jako czegoś, poprzez co pacjent może się komunikować. I rozwija ten cały wątek. To jego odkrycie i opisanie tego właśnie jak poprzez to pomieszanie, którego doświadcza i to, co pani Joanna opisuje w czytaniu Biona i w tym byciu tą pomieszaną i potrzebie, żeby zasnąć po przeczytaniu, przetrawić, czy ty Adam mówisz o tych dziwacznych obiektach. To jest niesamowite odkrycie, to znaczy, że jest jakaś próba nadania znaczenia tej dziwaczności, właściwie tym udziwacznieniu. I dla mnie też jest bardzo istotny ten fakt, że Bion miał korzenie w dużej mierze jednak hinduskie. Znaczy jego matka była, nie wiem czy hinduską, czy półhinduską, w każdym razie Erik Brennman mi opowiadał, że to był okropny w tamtych latach taki źle widziana sytuacja, prawda, jak tu. I że to na nim bardzo ciążyło, a jednocześnie myślę, że jakiś aspekt tego jego wczesnego doświadczenia z jego ają, czyli tą jego nianią tam hinduską, bardzo gdzieś był i jakoś mi się skojarzyło w ogóle o tym, co teraz jest takie nośne. Na przykład Robert Hinshelwood z Tomkiem Fortuną zaczęli taki kurs psychoanalizy na Uniwersytecie w Kuala Lumpur i jest olbrzymi ruch analizy w tamtej części świata. Tu Michał Opiński na pewno więcej może wiedzieć i czuć tą wielokulturowość na antypodach, ale też, więc ja myślę, że to jest jakieś właśnie, że jest jakiś ruch w tamtą stronę i polecam wam taką książkę
Bolasa, China on the Mind, gdzie on właśnie opisuje w drugim rozdziale jest self jako self as poem, self jako wiersz. I Bolas dokonuje wielką pracę, gdzie próbuje zrozumieć tą kulturę dalekowschodnią. Więc ja nie jestem tak bardzo pesymistyczny. Oczywiście uważam, że to jest najistotniejsze, to stworzenie przestrzeni dla intymności, śnienia, wyodrębniania się w tym całym bombardowaniu, tym wszystkim, czym jesteśmy bombardowani. Ten człowiek, co się tam włączył po Bionie, na tym jego wystąpieniu, co oglądaliśmy, wszystko to, czym jesteśmy bombardowani, ale że to trzeba próbować jakoś trawić i też, że nie tylko jakieś infekcje czy wirusy przychodzą z tamtej części świata, ale tam jest po prostu wielka kultura i wielka historia. Chcę powiedzieć, może korzystając z tego, że już jestem przy głosie, że strasznie dużo po prostu jest tutaj rzeczy, o których rozmawiamy. I wczoraj i dzisiaj i naprawdę bardzo trudno i nie wiadomo na jakim poziomie szczegółowości w ogóle się odnosić i do czego. Ale też być może to jakoś odzwierciedla to właśnie czym i kim jest Bion. Tak? To znaczy rzeczywiście ta jego teoria, która się rozwijała przez lata, jest niesłychanie pojemna. To znaczy tam jest strasznie dużo rzeczy po prostu, które on rozwijał przez te lata i w tym sensie to jest jakoś porównywalne w ogóle z moim zdaniem, jeżeli z kimkolwiek to z Freudem, z dziełem Freuda przez te jego lata, bo nawet myślę, że nawet Klein czy Winnicott aż tak bardzo nie... Ta szerokość, ta pojemność ich rozwoju nie jest tutaj tym, co widzimy u Biona. I oczywiście jest pytanie o to, czy to jest ciągle jeden Bion, czy są jakieś wczesne, późne i tak dalej. No to są jakieś próby nasze ogarniania tego, tej przepastności po prostu jego myśli. Ale na pewno jest jakaś cezura, prawda? I tak jak on Bion w końcu napisał pod koniec życia pracę o cezurze i tego się używa też do tego, żeby jakoś sobie konceptualizować właśnie rozwój jego teorii, rozwój jego myśli. I teraz jest ta cezura, którą tak się w skrócie określa jako ten między tym okresem epistemologicznym, a okresem ontologicznym, powiedzmy. I co się tam stało w tej cezurze, w tym okresie tej cezury, jak to się stało, że właśnie tak to się zmieniło u niego. Też jest dużo różnych myśli, różne osoby mają i się to próbuje jakoś opisywać. Wydaje mi się, że można podejść do tego tak, że jednym z elementów właśnie tej zmiany, czy tej cezury, tego, co się w tej cezurze stało, jest właśnie kwestia szukania formy, czy szukania języka, którego doprowadziło do takiego przekształcenia. I to nawiązuje do tego, co Adam zapytałeś. Można spojrzeć tak na całą tą, na to wszystko, co on nam zostawił, jakby tak, na wszystkie jego pisma, które znamy, jeszcze które się wciąż ukazują, bo na przykład pewne zapisy pewnych seminariów, one są wciąż jeszcze odnajdywane, opracowywane i wydawane, ale można spojrzeć jako na jakoś jego szukanie stałe jakiejś formy, właśnie jak wyrazić coś, z czym on obcował i co czuł, że jest ważne z punktu widzenia rozumienia człowieka czy rozumienia umysłu. I na pewno na początku, to od czego on startował, to oczywiście były właśnie jego praca kliniczna z osobami psychotycznymi i to absolutnie odróżnia go od na przykład Freuda, gdzie Freud startował, prawda, od pracy z neurotykami czy z neurotyczkami i to go doprowadziło do pewnych konceptualizacji dotyczących aparatu psychicznego. U Biona to, co go doprowadziło do tego, była właśnie praca z pacjentami psychotycznymi, gdzie wszystko wzięło w łeb, można powiedzieć, to co, prawda, Freud wniósł, czy nawet Klein.
przed nim. I w takim sensie, że on sobie zdał sprawę, że no to, co jest problemem w obcowaniu z pacjentem psychotycznym, to jest to, że on mówi, tylko że te słowa nic nie znaczą, to znaczy nie są komunikatywne. I to są te jego wczesne prace na temat właśnie psychoz, prawda? I zaczął się nad tym zastanawiać. Czyli to pierwsza rzecz, no, podprowadziło go do takiego zakwestionowania języka i mowy jako w takim ich użyciu symbolicznym, prawda? Czy do właśnie przekazywania jakichś treści, czyli w takim użyciu komunikacyjnym. I się nad tym zaczął zastanawiać, zaczął szukać i znaczenia tego, ale też pewnej formy opisu tego. Stąd na przykład cała tego koncepcja dziwacznych obiektów, która, zgadzam się, jest po prostu fascynująca. I to było też pierwsze, co mnie zafascynowało u Biona, jak zaczęłam go kiedyś czytać na samym początku. Ale też w pewnym momencie się to stało jakby niewystarczające, bo znów, znaczy tak, przede wszystkim on szukał tych pojęć nienasyconych, to co potem on nazwał to, prawda, nazywał, co jest nasycone, co jest nienasycone znaczeniem. Czyli on szukał tych pojęć, uważał, że no właśnie słowa są takie ogólno, a nawet te słowa, które są używane do tej pory w teorii psychoanalitycznej, są zbyt nasycone już znaczeniami i w związku z tym nie pozwalają opisać pewnych doświadczeń. Dlatego szukał, powiedzmy sobie, nienasyconych, prawda? Na przykład no, brał je również z pojęć matematycznych, funkcja. Alfa, beta, prawda, czy już też go to w jakimś momencie doprowadziło do szukania tych wzorów matematycznych, czyli żeby jakby użyć języka matematyki do opisu procesów psychicznych, tak jak no, matematyka jest uznawana, prawda, za ten język taki uniwersalny, to znaczy na przykład opisuje, nie wiem, zjawiska fizyczne, zjawiska chemiczne, czyli świat, można jakoś opisać językiem matematyki, więc on jakby szukał, czy można opisać zjawiska psychiczne językiem matematyki. To był jakiś taki kryzys, wydaje mi się, że można to tak rozumieć, który, i to jest już ta jego praca, prawda, przekształcenia właściwie, to jest tak, to się tam dzieje w tej pracy. My jesteśmy świadkami tego, czytając tą pracę. Taki rodzaj kryzysu właśnie no, jakby w szukaniu sposobów opisu czegoś, sposobu wyrażenia czegoś. I to spowodowało, że no właśnie jakiś taki jego namysł nad tym, że nie tyle chodzi o tą reprezentację rzeczy, co o te rzeczy same w sobie jakby. I tu już powoli zaczyna się wyłaniać ta sprawa no, tego problemu ontologicznego, tego bycia, prawda, a nie... Ale to właśnie przeszło przez taki kryzys, jak gdyby w nim samym. My jesteśmy po prostu, czytając te jego prace w takiej kolejności, w jakiej powstawały, my przechodzimy z nim jakby ten sam rodzaj kryzysu i z czego się coś wyłania innego. W tym sensie to jest taki rodzaj cezury, prawda? I tak to jest też opisywane, która jednocześnie podzieliła coś, czy jest jakimś takim odgraniczeniem czegoś od czegoś, a jednocześnie łączy, czy jest właśnie tym przejściem. Takim przejściem dynamicznym i twórczym, prawda, z którego coś powstaje dalej. Także w tym sensie rzeczywiście tutaj czasami my mamy tą pokusę i musimy to robić, bo po prostu wyjmujemy coś z Biona. To i jak to można zrozumieć i coś można zrozumieć w taki wyjęty sposób. Ale tak naprawdę im bardziej, im dłużej się go studiuje, to tym bardziej jakby dochodzimy do tego, że żeby coś naprawdę zrozumieć, trzeba znać jakby w jakim sensie całość i co było przedtem i co było potem. Czy też inaczej, że on, tak zgadzam się trochę tak jak mówi Michał, że on ciągle mówi o tym samym, tylko wciąż i wciąż na nowy sposób jakby. I od bardzo różnych stron, ale to jest właściwie o czymś z tym samym, prawda? To jest na przykład, dlatego jest taka trudność na przykład dla mnie prowadzenia seminariów z Biona, bo jakby właśnie takiego w gruncie rzeczy ciągłego pokazywania czegoś od bardzo różnych stron, ale tego samego. Mm. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć coś do tego, takie krótko w tym momencie, mianowicie no, odnieść tutaj, o czym rozmawiamy jeszcze do tego, do tych pytań, prawda, to znaczy do tego Seven Servants. To jest... Mm. I tutaj jest ten Sherlock Holmes też Bartka wczorajszy w tym, to znaczy
to jest, powiem osobom, które może tego tak do końca nie wiedzą, że to jest tytuł, ten Seven Servants, to jest, czyli takich siedem sług, prawda, siedmiu, nie wiem jak to jeszcze przetłumaczyć, takich, tych, którzy służą czymś. To jest tytuł w Stanach, jak on wydawał, już będąc w Stanach, wydawał w jednym tomie, tam zaproponowali mu, chcieli, żeby to wydać, właśnie te pierwsze cztery jego prace, to znaczy uczenie się z doświadczenia, elementy psychoanalizy, przekształcenia i uwaga i interpretacja. I żeby to wydać w jednym tomie, i on wybrał taki tytuł właśnie, Seven Servants, na ten czteropak taki amerykański. I skąd on to wziął? On to wyjaśnia w przedmowie. To jest z wiersza Kiplinga, który wiadomo, że był mu bardzo bliskim autorem jako właśnie jeszcze tam w Indiach, prawda, bo on też miał takie pochodzenie. I takie właśnie hindusko-brytyjskie, sam Kipling. I to jest taki wiersz, który mówi o tym, że właśnie o szukaniu wiedzy przez sześciu takich rzetelnych służących, takich bardzo dobrze wykonujących swoją pracę sześciu. To znaczy, jakie mają imiona ci służący, co, dlaczego, kiedy, jak, gdzie i kto. Ich jest sześciu, ale żeby nie wiem ile razy zadawać te pytania, można miliony razy zadawać te pytania tych sześciu służących i dalej nic nie wiemy. Ale to... Zaraz dopowiesz to jeszcze swoje, tak. I teraz, i właśnie dlatego jest ten siódmy służący, prawda? Tak, i teraz, kto jest tym siódmym służącym? To jest oczywiście pytanie, jak nasze na naszym podwórku, a imię jego 44 umickie wnioskie, to znaczy całe pokolenia potem sobie zadają pytanie, no kim jest ten siódmy służący, kogo on miał na myśli i o co chodzi, prawda? I są różne odpowiedzi, no takie najbardziej może powszechne jest taka odpowiedź, znaczy, że, bo to jest ten obszar nieznanego, to znaczy tego negatywnego, że nie wiemy po prostu, że tam jest ten obszar tego zwątpienia i czy ten rodzaj niepoznawalnego, że to jest to niepoznawalne, żeby właśnie, że chociaż milion razy można sobie te pytania takie zadawać z punktu widzenia właśnie wiedzy, z punktu widzenia K, prawda? Ale też no tak, taką jest taka też rozpowszechniona myśl, że to jest no ta intuicja, to co Bion właśnie później to wiele razy podkreślał, intuicja. Intuicja to jest ten siódmy służący. Ale oczywiście odpowiedzi na to jest tylu, ilu jest analityków, którzy... Okej, dziękuję, na razie. Bartek, potem Ewa, czy... Nie. Ja tylko właśnie to, że on tam pisze, że ten siódmy uzupełnia tą szóstkę. Mogę coś krótko powiedzieć do Ewy? Dobrze, że jesteśmy do Biona. Od spraw tego świata, chociaż one bardziej przyciągają mnie przynajmniej w tym momencie. Dzisiaj są wybory wielkie w Niemczech. Ale to, co powiedziałaś, Ewa, o matematyce, o negatywności i o intuicji, to mam do tego pewne pytania, bo mi się wydaje, że ta nowość ubiona polega na tym, że to dążenie do prawdy, czyli zaufanie niepoznawalnemu, nie jest niczym negatywnym. To nie jest obszar zwątpienia, to jest obszar dążenia i do tego zresztą pragnienie jest potrzebne, w którym nie można, żeby coś się też stało twórcze. Więc to myślę, że to absolutnie nie jest negatywne, tylko jest wręcz warunkiem zdrowia psychicznego, że to się właśnie nie mieści w obszarze, bym powiedziała tak na skróty, pozycji depresyjnej. Braku, wycofania i tak dalej. I Bion, ale tak samo Winnicott wprowadzili zupełnie inne pojęcia egzystencjalne niż na przykład to było u Freuda czy u Klein. To są też pozytywne pojęcia, coś takiego jak być żywym, czy być realnym, czy mieć twórcze, autentyczne życie. Tego przedtem nie było i ten moment komunikacyjny, identyfikacji, to są jego, uważam, że to jest jego olbrzymia zasługa i nowość, że dążenie do zaufania, bycie w czymś, czego nie możemy określić ani żadną logiką, ani żadną empirią, że to ma taką aurę pozytywności. Tak ja go czuję.
Natomiast jeśli idzie o ten język matematyczny, to też nie była żadna matematyka, którą on uprawiał, to ustawił wzór na podstawie bardzo elementarnego teorii zbiorów. I myślę, że żadną matematyką świata też opisać się nie da, bo bez doświadczenia, czyli bez empirii, da się go poukładać dzięki pewnej kombinatoryce, ale język matematyki nie ma semantyki, to jest składnia. Ja natomiast myślę, że mu się to przydało do stworzenia tego, co on nazywał modelem, jako takiego taki teoretyczny minimalizm, że stworzył taki nawigator, ruchomy model, który pozwala mu minimalnie nawigować w sesji, jednocześnie nie być całkowicie jak to się nazywa, beliebig, takim, że to jest wszystko jedno, możesz mówić, co chcesz, ale też, żeby nie skostnieć w teorii, czyli chciał chwycić proces. I ostatnie, jeśli idzie o nienasycenie, na pewno funkcja, która ma zmienne, jest nienasycona, ale ja myślę, że jego w gruncie rzeczy nie o to chodziło, tylko o raczej myślenie, właśnie myślenie metaforyczne. Nienasycone znaczenia, to znaczy coś, co jest zawsze otwarte, co może się zmienić, co można nazwać inaczej. Dzięki. Panie Michale, pan chciał zabrać głos. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałem nawiązać do tego, co właśnie Ewa powiedziała i przedtem bardzo fajnie Ewa Wojciechowska, ale też nawiązać do co pan mówił i pani Joanna. Otóż tak, mnie się wydaje to, co mówi Ewa Wojciechowska, jest niesłychanie ważne, że ten okres, który Bion przechodził między elementami psychoanalizy, transformacją, to był okres kryzysu i transformacja pokazuje nam ten okres kryzysu. I z moich subiektywnych doświadczeń to było, czytanie tej książki było okropnym cierpieniem. Także to, co pani Joanna mówiła o swoich subiektywnych odczuciach, mi się wydaje, jest bardzo ważne. Natomiast nie jest to takie proste, jak te uczucia rozumieć. Moja hipoteza jest taka, że Bion zdążył, to co żeśmy już tutaj sporo osób mówiło, prawda, do ogarnięcia czegoś, do ogarnięcia tej prawdy, ale ogarnięcie tej prawdy oznacza także ogarnięcie szaleństwa. I ogarnięcie szaleństwa to nie jest małe piwo. Ogarnięcie szaleństwa to jest niebezpieczny, bardzo trudny i groźna podróż, to jest ikon, który chce zmierzyć się ze Słońcem, albo Dedal, który może się ocalić i wylądować na Ziemi. Także to nie jest... Jest takie angielskie powiedzenie a propos pracy z pacjentami psychotycznymi, których oczywiście nie należy demonizować, natomiast doświadczenie może być doświadczeniem katastrofalnym. Jest takie angielskie powiedzenie, jeśli obcujesz diabłem i jesz z nim kolację, to musisz mieć bardzo długą łyżkę. Ja to powiedzenie dość często wracam do niego, kiedy myślę o tym, jak łatwo jest nam mówić, co jest funkcjonowanie psychotyczne, pacjent psychotyczny. Nam jest to łatwo mówić, myślę, jest nam łatwiej mówić dzięki Bionowi. Ja myślę, że Bion poszedł tak daleko, jak nikt przedtem, z analityków przynajmniej, a inni ludzie byli w stanie, pisarze, poeci, otarli się o psychozę, czy sami ją mieli. I wybrnęli z tego i mi się wydaje to, co pan Adam mówił, o tym, że jest tam ta twilight zone między psychozą a niepsychozą, między normalnością a nienormalnością. I tam artyści dość często operują, natomiast szaleńcy nie, bo szaleńcy nie tworzą. Bion to bardzo czuł. Mi się wydaje, że Bion to zrozumiał. Być może sam doświadczył, tak jak mówi w niektórych swoich cytatach, on doświadczył czegoś, co było psychozą albo było na granicy psychozy. I to nie tylko na polach Francji w pierwszej wojnie, być może i wcześniej, jakieś początki tego. Nie mam zamiaru na ten temat spekulować, co chciałem podkreślić, że to uczenie się z doświadczeń, które nam umożliwia Bion, jest oparte na tym, że on przez coś przeszedł. I w transformacjach, ja myślę, że on osiągnął jakiś kres. Ta transformacja, jak się czyta, to jest to szaleństwo. To jest próba ogarnięcia abstrakcyjnego, tak jak pacjent psychotyczny, stworzenie jakiegoś systemu, żeby ogarnąć coś, co jest nieogarnialne. I Bion, idąc tą drogą, najpierw zaczął od myślenia, prawda, struktura myślenia, siatka, która pokazuje tą klasyfikację myślenia. To wszystko jeszcze się można gdzieś tam utrzymać, choć, tak jak pani Joanna odczuwała, nie zawsze, że gdzieś my odczuwamy to, co on próbuje przekazać, jak myśleć o czymś, co jest nie do pomyślenia, jak utrzymać zdrowie psychiczne i aparat
psychiczny w sytuacji, w której jest on niszczony albo już jest zniszczony. I mamy do czynienia z turnymi rezultatami tego zniszczenia, którym na przykład są elementy, to są obiekty dziwaczne. Prawda? Także on o tym mówi. Natomiast ten kryzys, potem ja nie wiem, moje doświadczenie było takie, jak przebrnąłem przez te pierwsze trzy książki, a robiłem to parokrotnie. Te przekształcenia to było źródło absolutnego cierpienia i zgrozy. A potem następuje, uwaga, interpretacja. To było jak wypłynięcie na czyste wody. Nadal są to trudne tematy, nadal to trzeba się nagłowić, żeby to ogarnąć i to odebrać. Natomiast doświadczenie subiektywne było zupełnie inne. I wtedy nagle wyłania się, to jest ten sam Bion, ale w nowej postaci, w nowym przekształceniu. I potem jak słuchamy Biona, te seminaria, których ja, sporo cytatów, które ja przytoczyłem z tego właśnie względu, bo one, Bion mówi o tych samych rzeczach, natomiast normalnym językiem. Przy czym to nie tak, że on nam da odpowiedź. Nie, jak słucha się tych jego seminariów, to on, ktoś mu zada pytanie, on mówi, to zdawałoby się o czymś zupełnie innym. Prawda? On idzie gdzieś on a tangent, gdzieś tam wędruje w jakiejś swojej sfery. Także to są moje refleksje takie, jeśli można połączyć to, co się wyłania, to jest to doświadczenie, ale doświadczenie z kolei, które musimy też sami mieć. Wtedy jest nam łatwiej operować w tym doświadczeniu, które ma Bion. I myślę, że to nie zawsze jest możliwe. Trzeba się z tym pogodzić. Nie każdego jest stać na pewien rodzaj doświadczeń. Na kogo innego może być z różnych powodów stać na to bardziej. Super. Słuchajcie, wielkie dzięki za to. Rzeczywiście, żeśmy jakoś tam weszli głębiej czy miejscami bardzo głęboko. Chciałbym Was zapytać mnóstwo rzeczy, ale w związku z tym, o czym była mowa teraz i wcześniej, jakbyście powiedzieli, to ja zasygnalizowałem w tym moim wstępnym pytaniu, jakąś możliwością dla takiego człowieka, który podchodzi do czytania Biona, jakąś drogą jest triangulowanie go, tych tekstów w odniesieniu do innych wielkich postaci tradycji psychoanalitycznej. Ty, Ewa, mówię do Ewy Kobylińskiej, trochę o tym wspomniałaś, mówiąc, grupując, tak, z jednej strony usytuowałaś Freuda i Klein, z drugiej strony Winnicotta i Biona. To wiąże się też z tym pytaniem o obecność czy nieobecność pewnych motywów, które zwykle czytelnik taki przyzwyczajony do czytania Freuda na przykład, których nieobecność albo w każdym razie drobną obecność obserwuje, może być nią zaskoczony, ubiona takich właśnie jak popędowość czy seksualność, o których ty Bartek wspomniałeś, że to jak się uważnie czyta, to wcale to tak nie jest, nie, że tego tam nie ma, ale gdybyście mogli coś powiedzieć na ten temat, jak widzicie Biona wobec innych dużych postaci tradycji psychoanalitycznej, coś powiedzieć, bądź dalej powiedzieć to, co już zaczęliście mówić, ewentualnie powiedzieli coś o obecności popędowości, seksualności u Biona, bądź nieobecności tych wątków, czy usunięciu ich na dalszy plan. Każdemu wolno zacząć. Mogę, czy zacząć? Proszę. Będę liczył ci czas. Nie, no żartuję, mów przecież. Postaram się krótko i tylko wymienię jednego. O, straciliśmy pana Michała. Mów. Tylko słuchaj, a ja będę mówić. Dobrze. Myślę, że warto byłoby podjąć się czegoś takiego jak odniesienie Bona do Lacana. Dlaczego? Z różnych powodów. Zacznę tak od powierzchni, bo to jeden i drugi stosował, też rysował coś, prawda? Rysował nie tak jak Freud, kilka rzeczy narysował, ale to były pewne też
schematy i taka próba znalezienia uniwersalnego języka. I to już jest warte zastanowienia się. Po drugie, wydaje mi się, że jeśli idzie o technikę psychoanalityczną, to pewne rzeczy można porównać. U Lacana była ważna, to z czym się większość z nas nie zgadza, ja też nie, bo on po prostu skracał setting, to co on nazywał scansion, czyli tą interpunkcję, że jeżeli pacjent coś mówi, czego nie czuje, nie rozumie, nie słyszy, to analityk to podkreśla. Podkreśla to i nadaje mu przez to inne znaczenie i bardzo zarówno Lacan, ale też Bion byli wyczuleni, że tak powiem, na materialność tego znaczącego. Freud, Lacan to w ogóle był cudotwórca homofonii, ale jak przypominam sobie, jest niewiele przykładów klinicznych z Biona, ale to tą całą historię z lodami. Scream, ice cream, scream, no scream i to przez lata się powtarzało. To mi się wydaje bardzo, bardzo warte porównania i czyli to byłby też i może ostatnie, gdzie i Lacana i Biona można by odnieść do filozofii egzystencjalnej w tym sensie, że Bion mówił o życiu w prawdzie, czy dążeniu do prawdy, a Lacan też o autentycznym, pełnym mówieniu. To jest iluzja, ale wprowadzili te inne pojęcia. To jeszcze wydaje mi się, że takich porównań jeszcze specjalnie nie było. Ja tutaj odkrywam, czytając jednego i drugiego, mimo że to zupełnie inne światy, że jest że oni ciekawie próbowali też się posługiwać nienasoconymi znaczeniami i tak dalej. Okay. Dzięki, że o tym mówisz, bo chciałem właśnie was zapytać, czy takie porównania były robione, ponieważ no, mnie jako znowu ignoranta to też uderza, że tylko dorzucę do tego koszyczka, który ty pokazałaś przed chwilą, narzucające się zderzenie pomiędzy koncepcją bizarre objects i koncepcją spojrzenia u Lacana, ten patrzący się gramofon i spojrzenie jako interwencja realnego u Lacana jest rzeczywiście, to jest niezwykle płodne, wydaje mi się, ponieważ to nie jest rzeczywiście to samo, ale napięcie pomiędzy tymi dwiema koncepcjami, takie płodne, wydaje mi się niezwykle interesujące. Także, a także ostatnia rzecz, przepraszam, już zaraz cię, Ewa, dopuszczam do głosu. W seminarium o lęku Lacan mówi w bardzo interesujący sposób o pozycji pewności, która nie ma charakteru pewności kartezjańskiej, to znaczy takiej pewności, która jest jakimś trwałym fundamentem, tylko pewnością jest właśnie paradoksalnie lęk, to znaczy on nie zwodzi, on odsyła do czegoś, do otchłani, do właśnie bezgruncia, tak? Które jako jedyne jest naprawdę pewne, wszystkie znaki, wszystkie tezy, twierdzenia są tak naprawdę nieugruntowane i zasłaniają pewną dziurę, która jest takim ośrodkową czarną dziurą. Pewnie dałoby się tutaj porozmawiać o relacjach pomiędzy takim stanowiskiem a tym, co mówi Bion, ale już się zamykam. To mów, Ewa, a potem mów Joanna, czy ty chcesz, ja ustalcie to między sobą. Mów, Ewa. Dzięki. Ja w ogóle dzięki za tego Lacana, w ogóle nie, tutaj nie musisz się tłumaczyć, a tam, że włączasz się, bo to jest super. Ja bardzo mało w gruncie rzeczy znam Lacana, można powiedzieć prawie nic, ale rzeczywiście mówi się tak, tutaj Ewa Kopylińska od razu jakby tak zareagowałaś Lacanem, prawda, tutaj na to pytanie, bo też to, co się mówi, to mogę tylko powtórzyć, że właściwie Bion w tym obszarze angielskojęzycznym był takim Lacanem
w tym obszarze francuskojęzycznym, który był Lacanem, prawda? To znaczy w takim sensie, tak jak ja rozumiem, jak się o tym mówi, że oni obydwaj wzięli takie bardzo, to co Freud, z teorii Freuda, coś takiego bardzo podstawowego, co Freud na początku jakoś ustalił, wniósł, opisał, założył, nie wiem jak to powiedzieć, i ponieśli dalej, każdy na swój sposób, ale właśnie w jakiś z dużymi takimi podobieństwami czy odnośnikami, można jakoś tak odnieść jedno do drugiego, każdy właśnie w innym obszarze językowym no ale też kulturowym, bo to też nie jest tylko kwestia języka, prawda, tylko pewnej kultury, takiej ogólnokultury i kultury psychoanalitycznej, która za tym stoi. Także to jest bardzo fajnie, że od razu tutaj zareagowaliście Lacanem. Ja jak myślę o tym, jak to się ma do... jeszcze to, co chciałam powiedzieć, zanim to jeszcze to rozwinę, to, że rzeczywiście Bion jest takim kimś, kto bardzo fajnie łączy kleinistów i winnicottystów. Ja to obserwuję tak w praktyce po prostu na terenie różnych środowisk psychoanalitycznych, że i kleiniści, i winnicottyści, którzy zwykle jakoś tam ze sobą się spierają, sprzeczają i tam jeszcze coś, różne rzeczy myślą o sobie wzajemnie, to jak ci z nich, którzy się interesują Bionem, to później na tym terenie Biona bardzo ciekawie ze sobą współpracują i właściwie już ten Bion jakoś właśnie tak łączy. Prawdopodobnie no właśnie przez to, że on przeszedł całą taką drogę, o której żeśmy przed chwilą mówili. Ale gdy myślę o tym, jak to jest, jak jego tak usadowić, prawda, z jego no, takimi poprzednikami wielkimi, to znaczy Freudem i Klein, to znaczy, no to są takie rzeczy, w jakimś sensie mogą się wydawać oczywiste, ale może warto je tak właśnie też wypunktować przy okazji takiej rozmowy, to znaczy, że no, absolutnie no, prawda, z Freudem, no on dzieli no, tą taką zupełnie podstawową rzecz, to znaczy ten podział aparatu psychicznego na, prawda, świadomość, nieświadomość, przedświadomość. Też taki dualizm popędowy i działanie popędu śmierci przynajmniej w jakiejś przez jakiś długi czas rozwoju swojej teorii, tak potem jakoś może to straciło dla niego na znaczeniu w jakimś momencie, zupełnie od innej strony znowu podszedł do tego, no ale też cała ta koncepcja no, marzenia sennego, ale właściwie myśli marzenia sennego. On to wziął w gruncie rzeczy od Freuda i rozwinął właśnie w niesłychanie taki twórczy sposób w tej koncepcji rewerii i tego śnienia na jawie, no właśnie śnienia jako takiej podstawowej funkcji aparatu psychicznego, prawda? Ale to jest od Freuda, te myśli marzenia sennego. A z kolei jeśli chodzi o Klein, no to oczywiście wpływy są Klein bardziej widoczne może na początku niż potem, ale właśnie zgadzam się, że to się tak jak rozmawiamy o tym, że to nie można tak powiedzieć do końca tutaj o jakimś takim, znaczy jeśli on coś porzucał, to porzucał w wyniku przekształceń jakby tak bardziej może niż w wyniku no, jakiegoś takiego odszczepiania czy negowania. I z całą pewnością to jego takie niesłychanie twórcze rozwinięcie myśli Klein na temat identyfikacji praktycznej, myśmy to mówili o tym, to było wspominane, to jest właściwie no coś genialnego, jak on właściwie w oparciu o tą koncepcję identyfikacji projekcyjnej i tej wzajemnej gry projekcji i introjekcji, no rozwinął z tego właściwie cały model aparatu psychicznego, właśnie tworzenia myśli, myślenia i no a w końcu też bycia, tak, bycia sobą, szukania siebie i tak dalej. I druga rzecz, no to jest znowu, to jest to samo, tylko od innej strony, no cała koncepcja kontenerowania, to znaczy pomieszczania, pomieszczanego i pomieszczającego. To jest też w gruncie rzeczy przekształcenie
jakiegoś elementu pochodzącego z koncepcji Klein, prawda? I to nie wiem, czy jeszcze tu mam, nie chciałabym za długo mówić, ale jeśli chodzi o to ciało czy seksualność, na pewno jeszcze może będziemy to jakoś rozwijać, ale tylko tak zasygnalizuję, że rzeczywiście to jest takie, jak się myśli, że wcześniej był Freud i on nas przyzwyczaił do tego, prawda, że właściwie cała teoria psychoanalityczna kręci się jakoś, czy zaczęła się wokół również myślenia o tym popędzie seksualnym, to, a w każdym razie tak uważają do dzisiaj różni przeciwnicy psychoanalizy, to, no to tutaj czytamy Biona i gdzie to jest w ogóle, czy to jest i tak dalej. Ja myślę tak, że rzeczywiście jakby taki akcent jest na coś innego. Natomiast tutaj jest absolutnie taka podstawowa rzecz. W gruncie rzeczy można spojrzeć na pytania, które sobie Bion zadawał. No to są te pytania, w jaki sposób coś somatycznego, prawda, coś, co jest odbierane przez ciało, to znaczy wrażenia, czyli odbierane przez narządy zmysłów, czyli części naszego ciała, prawda, w jaki sposób to się staje psychiczne, w jaki sposób to przechodzi na poziom psychiczny. To jest w ogóle jakieś takie jedno z podstawowych pytań, ciągle jak odpowiedzi specjalnie na to nie ma do końca takich przekonywujących, ale jedną z odpowiedzi jest to, co cała właściwie teoria Biona, on właściwie cały czas, można powiedzieć, od tej strony się tym zajmował. W jaki sposób to się staje czymś psychicznym? Coś, co pierwotnie jest cielesne. Dziękuję. Na razie. Wielkie dzięki. To Joanna, potem Justyna. Dobrze. Ja chciałam skomentować też częściowo to, o czym właśnie przed chwilą mówiła pani Ewa, to znaczy stosunek Biona do takich najbardziej oczywistych i najważniejszych chyba poprzedników, to znaczy do Freuda i do Klein, ale może nie od strony takiej, z czego dokładnie czerpał, co zostawił, a co jakoś rozwinął, tylko bardziej chciałam podzielić się znów takim wrażeniem z lektury, że które też właśnie w swoim doktoracie jakoś rozwijam, że jednak kiedy pojawia się Freud, to Bion częściej z nim dyskutuje, to znaczy mówi, tu było napisane tak, ale może to jest tak, może to jest inaczej. Natomiast jak chodzi o jego stosunek do Klein, to mam wrażenie, że on często wyraża takie poglądy, które świadczą o pewnej jego ambiwalencji do Melanie Klein. I ja, jak wspominałam wcześniej, że dzieliłam się tekstem, czekałam na informację zwrotną na temat tekstu dotyczącego czterech artykułów Freuda i to właśnie tam natrafiłam na taki fragment, który mi bardzo dał do myślenia pod tym kątem, bo to sam tekst nazywa się o cytacie z Freuda i on tam pisze o tym cytacie dotyczącym cezury, ale tam nagle właśnie jest taki artefakt, który można by pomyśleć, że jest jakimś artefaktem szaleństwa, na którym ja się tak skupiłam, bo tam w bodajże ostatnim akapitie on nagle pisze coś takiego, ten artykuł jest bardzo taki gęsty, Państwo pewnie pamiętacie i trzeba być bardzo skupionym i nagle on tak zupełnie rozrzedza atmosferę i zacytuję kawałek, bo zdążyłam znaleźć w międzyczasie. On pisze nagle taką anegdotę. Tak, gdy studiowałem medycynę, na dziedzińcu szpitala zawsze o tej samej godzinie zjawił się czarny kot, załatwiał swoją potrzebę, sprzątał to, co wyprodukował i odchodził. Znany był jako Melanie Klein. Melanie, bo był czarny, Klein, bo był mały i Melanie Klein, bo nie miał żadnych zahamowań. I jakoś pomyślałam, że to warto tutaj przytoczyć jako właśnie taki, jakby pokazanie takiej jakiejś dziwnej ambiwalencji, która jednak w nim chyba cały czas tam miała miejsce, no bo też Klein była przecież jego analityczką, myślę, że to też jest nie bez znaczenia i różne rzeczy tam się mówi przecież o tej relacji. Ale to tak wrzucam jako pewien kontekst, ale chciałam jeszcze nawiązać też do tego, co się pojawiło przed chwilą w wypowiedzi pani Ewy dotyczącej tego, że trochę dla środowiska brytyjskiego Bion jest tym, czym Lacan dla środowiska francuskiego, jednak, że mam takie skojarzenie w tym i myślę jednak o Bionie tak, w kontekście tego jego koncepcji mistyka. To znaczy, że on rzeczywiście wszedł do jakiegoś establishmentu, napotkał jakiś układ sił tych różnych dyskusji, które tam się toczyły, prawda, czy wokół no, różnych koncepcji, tak, pomiędzy gdzieś tam Anną Freud i kontynuatorami. I jednak coś w tym systemie rozsadził na tyle, że później się pojawiają właśnie takie głosy jak czyj Bion i że jednak to jest taki temat bardzo głośno dyskutowany. Skąd ten Bion, przy czym on bardziej zostaje, przy tych czy przy tamtych,
a może rzeczywiście ta jego funkcja jest bardziej taka rozsadzająca i w tym sensie może też pewna zmiana paradygmatu. Jakoś tak się chciałam takimi myślami podzielić. Super, wielkie dzięki. Justyna. Ja właściwie chciałabym powiedzieć, że nie będę porównywała Biona naprawdę z kimkolwiek, bo uważam, że on jest jedyny w swoim rodzaju i to jest bardzo też zubażające, tak myślę, myślenie o nim poprzez kogoś innego, chociaż oczywiście robimy to, próbując w jakiś sposób sobie poradzić z tym, co on powiedział nowego, co rozsadza moim zdaniem naszą psychikę, bo wydaje mi się, że to na przykład, co rozsadziło moją psychikę, to jest właśnie zwrócenie na to uwagi, że to, czego my szukamy w spotkaniu z pacjentem, to jest doświadczenie, którego nigdy nie było. I to jest tak dla mnie tak ogromna zmiana, ponieważ nie mówimy o tym, co było wyparte w nieświadomości, tak jak mówił Freud. Nie mówimy o tym, mówimy o doświadczeniu, co do którego, na które czekamy i na którego się nigdy nie nauczyliśmy, którego nigdy właśnie nie doświadczyliśmy. Strasznie trudno jest to opisać, to jest to, co on formułuje jako o. I że jego tylko to interesuje i wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne, ponieważ to otworzyło w ogóle cały jakby nowy obszar w psychoanalizie zajmowania się stanami pierwotnymi i nieupsychicznioną, niezmentalizowaną nieświadomością i niewypartą nieświadomością. To jest coś zupełnie nowego, to znaczy to nie jest doświadczenie, to jest coś, co może być, co może istnieć w nas jako pewne doznania, które nigdy nie zostały tak naprawdę przeżyte i one muszą ujrzeć światło dzienne albo jakieś stany, które po prostu nigdy wcześniej nie zaistniały, które ciągle na nowo pojawiają się w naszym bieżącym życiu. I dlatego tak wydaje mi się, że profesja bycia psychoanalitykiem jest tak trudna, dlatego że właśnie jak się tego nauczyć, jak się nauczyć spotkać coś, czego nigdy do tej pory nie spotkaliśmy. I jednocześnie Bion zainspirował też takie osoby jak Tustin, która była jego pacjentką, tak, która rozwinęła cały obszar właśnie pracy z osobami autystycznymi, bo tak naprawdę to, co dzisiaj nazywamy też stroną psychotyczną, Bion często miał na myśli część autystyczną, czyli to, co jest niepomyślane, niedoświadczone, co istnieje w nas, nie może być wyparte, bo wyparte może być tylko to, co jest opracowane. Jeśli to jest nieopracowane i nieprzeżyte, nie może przejść do pamięci i do wspomnień, a jednocześnie istnieje w nas jako ślad czegoś, co zaistniało. I Bion na przykład mówił o tym, że przecież ile jest doświadczeń z życia płodowego, o których no dzisiaj coraz więcej wiemy, tak? Dlatego że mamy sprzęt do rejestracji tego, w jaki sposób na przykład płody, później dzieci w łonie, jak reagują na stan matki, jak reagują na przykład na to, że słyszą dźwięki, że jest kłótnia pomiędzy rodzicami, że w układzie trawiennym matki coś się dzieje, co może oddziaływać na przykład na organy wzroku, słuchu, na tworzące się zawiązki mózgu i że to jest absolutnie niepoznany świat, więc też mi się wydaje, że i to jest coś, co jest dla mnie kompletnym nowum i to jest świat, na który nie ma słów. Zresztą Bion to podkreślał, że język pojawił się dosyć późno w naszym rozwoju, natomiast zdolność do komunikowania czy do przekazywania tych stanów jest dużo wcześniejsza i ona się nie dzieje za pomocą słów. Oczywiście my później używamy słów do tego, ale właśnie mi się wydaje, że on bardzo duży nacisk kładł na badanie tych stanów, które dzisiaj nazywamy stanami autystycznymi, dla których nie ma słów, chociaż my je szukamy.
Co byłoby też przyczynkiem do pytania o obecność ciała w koncepcji Biona, tak? To znaczy, tak jak dla mnie bardzo on, i to też jest jakoś tam związek z Lacanem, on jest dla mnie bardzo głębokim filozofem języka i jak starałem się podkreślić, jakoś filozofem słowa jako czegoś naznaczonego brakiem, nieobecnością, tak, nieuchronnie, to, no to tutaj ty podkreślasz ten wymiar, który u Lacana zresztą moim zdaniem jest bardzo słabo obecny akurat, tak, to znaczy właśnie ten cielesny i gry współobecności, gry pomiędzy ciałami, które się przebywają w jednej przestrzeni. To wydaje mi się jakoś bardzo, bardzo istotne. Pani Michale, ale też umysłami. Tak, no znaczy ucieleśnionymi umysłami. Tak, nie no, tak, jasne. Tak. Mówiąc ciało, nie mam na myśli nic innego niż właśnie to. Tak. Ciało nie jest przedmiotem. Tak. To panie Michale, potem Joanna, potem Ewa, czy jakoś w takiej, czy Ewa, Joanna, już nie pamiętam. Jeszcze Bartek, bo Bartek nic nie mówił w tej turze. W każdym razie panie Michale, niech pan zacznie. Tak, dziękuję. Kilka refleksji na temat pana pytania. Są dwie rzeczy, jeśli idzie o Biona. Jest kwestia kontynuacji w stosunku do innych, jest kwestia nowości, kwestia nowego paradygmatu. I one są w dialektycznej współzależności. Ja nie sądzę, żebyśmy musieli rozstrzygać, czy on był, i on sam to kwestionuje w tym cytacie, który on tak trochę z ironią mówi o tym, że to jest pytanie, które nie jest aż tak bardzo istotne. Natomiast dla nas jest, no bo my uczono nas różnych teorii, prawda? Potem żeśmy odkryli Biona i coś z tym staramy się zrobić. Otóż mnie się wydaje, że dla mnie ta dialektyczna współzależność jest najlepszym podejściem, ale są zdania różne. Symington na przykład, już od tego odszedł, twierdzi, że to zastępuje inne teorie. Ja nie sądzę, żeby to zastępowało innych teorii. Natomiast nie można zamykać oczu, że to jest inny paradygmat i to paradygmat dotyczący nie tylko treści teorii, natomiast dotyczący do samego podejścia do teorii. I mi się wydaje, że tu jest zasadnicza różnica. Ja to trochę, te cytaty, które podałem, to ilustrują. Natomiast można by powiedzieć coś takiego, że teorie psychoanalityczne do czasu Biona skłaniały, były to systemy, niektóre pretendujące do naukowych, bo one nigdy nie były tak naprawdę naukowe, patrząc na to trzeźwo, natomiast skłaniające do myślenia w pewien sposób, co więcej, w ich doktrynalnej formie, zmuszającej do myślenia w pewien sposób. I my wiemy, że tak to działało. Czasem to była bardziej polityka niż nauka, ale trzeba było, skłaniało do myślenia w pewien sposób. Otóż Bion postawił to na głowie. Bo Bion, to co on mówi o teoriach, to nie jest, to jest serio trzeba potraktować. On mówi, że teorie nie są ważne. Teorie są ważne jako narzędzia do myślenia, które pomagają nam myśleć o tym, co nieznane. I mi się wydaje, że to jest trudno zaakceptować, bo my szukamy teorii, my szukamy systemów. Ale zaakceptowanie tego, co on sugeruje, dla mnie było bardzo pożyteczne, bo ja uznałem, ja nie muszę się opowiadać po stronie takich czy innych teorii. Ja mogę ich używać. I to jest tak, czasem w seminariach czy w superwizji mówię, no teorie to są narzędzia. No weźmy sobie, no jednym narzędziem chcesz dać wszystko otworzyć, prawda? Potrzebujesz mieć obcążki, potrzebujesz mieć młotek i każdy służy do innych celów, a są bardziej skomplikowane narzędzia, prawda, do różnych prac domowych. Co otwieranie kluczem, prawda? Czy jednym kluczem możemy wszystko otworzyć? Nie. I Bion nie przeszkadza nam w tym. Możemy nawet z Lacanem się zadać, ale moje kontakty z Lacanem nie były zachęcające, także ja tu się nie wypowiadam w ogóle na ten temat. Także to jest ten wątek, który mi się wydaje jest ważny, że to jest inne podejście, inne rozumienie teorii, dlatego te jego pojęcia są nienasycone, dlatego one są puste, dlatego one umożliwiają nam myślenie i to co mówiła Justyna, i przeżywanie, i dlatego jest się skupienie na przeżyciu, a potem musimy to sobie jakoś ogarnąć. Nie możemy żyć bez koncepcji, prawda? To nie możemy żyć w próżni konceptualnej. My potrzebujemy myśleć, potrzebujemy rzeczy układać, na ile je systematyzujemy, na ile one się usztywniają. I to jest cała gra.
między usztywnianiem a otwarciem, między nasyceniem a otwarciem się na coś nowego. A druga rzecz, która wydaje mi się ważna, myśląc o jego teoriach i innych, on się zajął ego. I to procesy poznawcze, pamięć, rozumienie, abstrakcja, to są procesy ego. Dlaczego on się tym zajął? No bo pracując z pacjentami psychotycznymi, jest dysfunkcja ego. Pacjenci niepsychotyczni, zakładano, Freud zakładał, że ego w zasadzie jest funkcjonalne, prawda? I dlatego potem cała ego psychology w Ameryce się rozwinęła w ten sposób, że oni to widzieli właściwie jako takie działalność ego służy, prawda, ogarnianiu popędów, adaptacji i tak dalej, są mechanizmy obronne i tak dalej. Nie będę w to wchodził i tego powtarzał. Natomiast tak jak ktoś mówił, to chyba Ewa mówiła, że w zestawieniu z myśleniem o procesach psychotycznych te teorie krachowały. Jeśli się czyta prace psychoanalityczne używającego freudowskiego języka na temat psychoz, to jest absolutnie nieużyteczne. Melanie Klein poszła w innym kierunku. Melanie Klein nie była w ogóle specjalnie, moim zdaniem, zainteresowana ego. Melanie Klein była zainteresowana ego jako terenem borykania się z destrukcyjnymi instynktami, prawda, z agresją. I ego zakładane było, że to ego jest, jeśli sobie poradzi z tymi instynktami, to będzie funkcjonować. Otóż Bion powiedział, nie, to nie jest problem instynktów, to jest problem funkcji ego. I on dlatego się na tym skupił i on tym konsekwentnie pracował. I dlatego zawsze w tym, co on mówi, zwłaszcza w pierwszych pracach, gdzieś jest to odniesienie do funkcjonowania psychotycznego i niepsychotycznego. Super, wielkie, wielkie dzięki. Też wydaje mi się, to jest bardzo takie ujaśniające, że ten nacisk położony na koncentrację na kwestiach psychotycznych wymusza też skoncentrowanie się na ego i na tym, co i na relacjach z rzeczywistością, tak? Na aparacie percepcyjnym. I spowodowało, że Bion zaproponował te bardzo skomplikowane i fascynujące rozwinięcia tej teorii. Tak, to mi się wydaje strasznie mocne. Czy Ewo i Joanno, czy pozwolimy powiedzieć Bartkowi, bo on nie był w tej turze, a potem, okej, okay, tak czuję się, że może powinniśmy, a potem wypowiedź. Mów, Bartek. Dobrze. Więc co do Lacana, to na mnie zawsze robiło wrażenie ta historia z tą pacjentką, która leżała jakaś przerażona i tam miała cały czas tą historię bycia prześladowaną przez Gestapo w dzieciństwie. I Lacan w pewnym momencie wstał z fotela, podszedł do niej i dotknął jej twarz. I powiedział Gestapo, czyli gest z góry. I ona to opisywała później, że to ją jakoś uleczyło. Więc to, co do techniki, to Bion wydaje mi się był bardzo zwyczajnym, nie wiem, freudystą, klejnistą, był zwyczajnym psychoanalitykiem. Znaczy on to bardzo dobrze Jim Grotstein opisywał i też jak on pracuje, że to było bardzo wszystko w odniesieniu do słów, a nie do jakichś ruszeń czy naruszeń, więc wszystko zawsze, tak jak ja rozumiem, zawsze ten setting dość jasny miał i w głowie, i w działaniu. A co, więc to Lacan, co do Klein, no to tak jak czytałem, no to gdzieś tam chyba Grosko pisał, czy pisała, nie wiem, że w pierwszych słowach, jak się położył na kozetce do Klein, to powiedział, że musi ona pamiętać, że wszystkie jego myśli są jego własnymi myślami. I to jest różnie interpretowane, czy to z lęku, czy z chęci zaznaczenia się, mniejsza. No później tam różne tam były historie gdzieś w Genewie, jak na konferencji miał referat, no to ona gdzieś tam chciała ten referat przeczytać i no takie skomplikowane, naturalne kwestie zależności gdzieś tam. Natomiast co do Hanny Segal, to mnie ciekawi, bo i może Ewa Wojciechowska coś więcej wiesz na ten temat, bo wiem, że Hanna Segal
no, była poniekąd jego siostrą analityczną, ale no, nie mogła się zgodzić z tą koncepcją tych myśli szukających kogoś, kto by je pomyślał i że one nie pochodzą od jakiegoś obiektu, tylko takie są po prostu. I jak ja rozumiałem i tam rozmawiałem z kilkoma analitykami, no to Bionowi chodziło o to, że w danym momencie w sesji jest coś doświadczone jako pochodzące znikąd i że nie chodzi o to, żeby szukać tego umysłu, który to pomyśl, znaczy nie mógł pomyśleć i odszczepił i to gdzieś fruwa, tylko że w tym momencie doświadczenie jest właśnie takie. I że to jest ta myśl szukająca kogoś, kto, że jeżeli skupiamy się na tym, żeby przyporządkować to do jakiegoś umysłu, to tracimy to już to doświadczenie, bo próbujemy to przyporządkować z jakiegoś lęku, prawda? Że to pochodzi od pacjenta. Więc to tak z kilkoma osobami rozmawiałem na temat ich takiej dysputy między Hanną Segal a Bionem. Też to, co Ewa Kobylińska-Deje powiedziała, że o tym nawigatorze, to mi się wydaje bardzo ważne, bo to jest też coś, na co Nino Ferro zwraca uwagę, jeśli chodzi o technikę pracy, prawda, że mamy zawsze odpowiedź w tym, jak pacjent reaguje na naszą wypowiedzianą myśl i że to jest taki swoisty GPS, że mamy cały czas GPS w gabinecie, prawda, że to jest ten nawigator. Czy to idzie w kierunku psychotycznym, czy nie psychotycznym. No i to też wpływa na technikę. No chyba tyle. No, nie chcę za dużo czasu. Dzięki wielkie. To co, Joanna i Ewa, mówcie. Dobrze, ja też raczej krótko. Chciałam się... Chciałam się odnieść do kilku rzeczy, jednak okazuje się, bo w międzyczasie tutaj dużo się wydarzyło, ale chciałam się odnieść do tego, co pani Justyna poruszyła, do tego doświadczenia, które nie zostało przeżyte, czy niedoświadczone. Myślę, że to też się łączy myśli bezmyślącego, ale pomyślałam sobie o tym, że tak, to jest bardzo taki wyraźny wątek bionowski, który też czułam jako takie absolutne nowum w jego teorii, ale też chciałam zwrócić Państwa uwagę, bo może nie wszyscy znają, dla mnie to było ogromne odkrycie, przez panią Ewę Zielińską trafiłam na taki artykuł Winnicotta, Fear of Breakdown, w którym on w zasadzie w innym oczywiście języku wyraża jakąś podobną myśl o takich pierwotnych stanach umysłowych i też jakby osadza to na osi czasu, to znaczy mówi, że... Taki pacjent czy taka osoba jest przerażona, że wydarzy się coś, co tak naprawdę się już wydarzyło, ale jeszcze się jakby nie stało, nie zostało doświadczone. Więc myślę, że to też, jeżeli mówimy o jakimś osadzeniu z innymi teoriami psychoanalitycznymi, to jest jakieś miejsce połączenia, chociaż tak jak mówię, wyrażone w innym języku. Ale chciałam też się odnieść do tego, co pan Michał Łapiński powiedział. Bo tak się zastanawiałam nad tym sformułowaniem, że Bion... że u Biona znajdujemy takie zupełnie nowe podejście do teorii, ale i być może rzeczywiście tak jest, tam jest niezaprzeczalnie bardzo dużo nowatorskich rzeczy, ale myślę, że to, co jest takie bardzo ważne u Biona, to jest też to, co łączy go z Freudem, że przede wszystkim on te teorie starał się wyeksplikować, jakby nie uciekał przed trudnymi pytaniami dotyczącymi na przykład psychoanalizy, statusu naukowości psychoanalizy, właśnie trudności metodologicznych związanych z pozyskiwaniem wiedzy, bo jest tak, że niezależnie od tego, czy jeżeli dany autor, powiedzmy psychoanalityczny, formułuje jakąś koncepcję, to on może nie eksplikować swojej metodologii i nie nazywać różnych problemów teoretycznych, ani ram teoretycznych, w których on się porusza, ale to nie znaczy, że on tych ram nie ma, albo że tych problemów nie napotyka i jakoś nie rozwiązuje, tylko jest kwestia tego, na ile on to ma na wierzchu i na ile chce się zainteresować tymi pytaniami. A tak jak już tutaj padło, w skrócie to nazwę taką zmianą paradygmatyczną, pomiędzy tym, co się działo u Freuda i u Biona. To znaczy, kiedy Bion zaczął się interesować zagadnieniem psychos i poważnie myśleć o możliwościach ich leczenia, to okazało się właśnie, że te języki wcześniejsze i wcześniejsze teorie są niewystarczające i być może dlatego on musiał stanąć twarzą w twarz i wprost zająć się tymi trudnościami teoretycznymi. No to tak, taki komentarz dodatkowy do tego, co powiedział. Dzięki. Mam tu las rąk, więc poproszę Ewę, potem Justynę, potem Bartka, potem Ewę.
Będziemy mieć koniec, tak. Ja bardzo krótko, do Bartka. Wiesz, Bartku, jasne, że my opowiadamy jakąś historię, które podważają później sens teorii czy myślenia. To zawsze taką historię można znaleźć, jak historię z tą pacjentką i skądinąd zgadzam się z tobą, że to, co robił manipulatorsko Lacan, jest niedopuszczalne, ale jednocześnie ważne jest ta nasza próba, że nawet jeżeli ktoś robi rzeczy niedopuszczalne czy dziwne, to może miał coś ciekawego do powiedzenia. I to ten był dla mnie teraz co do myśli bezmyślącego. Ja nie wiem, czy to jest podobne do tego, co Ogden mówił o analitycznym trzecim, czy Winnicottowskiej Squiggly Game, to znaczy, że oto, czy w ten sposób też podchodziła do swoich pacjentów autystycznych Anny Alvarez, żeby nie mówić, nie wprowadzać tego ostrego rozróżnienia między dwoma podmiotami. Ty to ty, ja to ta, ja to powiedziałem, ty to powiedziałeś, tylko że coś się łączy i dzieje się i nie jest ważne autorstwo. Ja zauważyłam za swoją autystyczną pacjentką, ale też u Alvarez, że w momencie, kiedy mówię, a pani powiedziała, to jest atak. To ona absolutnie nie ma nic do powiedzenia. A kiedy mówię to, ale jest dzisiaj zimno, to ona mówi, a mnie jest też zimno, albo mnie jest ciepło i zaczyna się ten łańcuszek. To tyle a propos, ale myślę, że to jest w ogóle szerszy problem. Jeśli teraz idzie o kontynuację, transformację, nowe i paradygmat. Nie będę się odwoływać do rewolucji odkryć naukowych, gdzie się okazuje, że to jest kompletnie nowe, że to jest dziura. Einstein nie ma nic wspólnego z Newtonem, a później się okazuje, że ten Newton ma zastosowanie tylko w innej, na przykład obiektów o innych prędkościach. Także chcę przez to powiedzieć, wszyscy mamy rodziców. Bion miał ich też, a nasi rodzice mają innych rodziców i nie ma czegoś takiego, jak absolutnie nowe. Ono jest. Ja rozumiem, że Bion chciał powiedzieć, żeby się maksymalnie otworzyć na nowe doświadczenie. To wszystko inne tak czy owak działa i jest, i to jest olbrzymi wysiłek psychiczny. I to jest fajne, co ty powiedziałaś, Justyna, że w psychoanalizie bardzo mało jest wykraczania w przyszłość. To jest to jednak praca archeologiczna, co było stłumione i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że Bion wyszedł. Opuścił to koło takiej zamkniętych introjekcji, projekcji i tak dalej i w ogóle reaktywności ludzkiej egzystencji. To było wyjście, że życie ludzkie jest też za każdym razem nowe, staje się i tak dalej. I ostatnie pytanie, jakie mam do wszystkich, spodziewam się też odpowiedzi z tą cielesnością. Niemieckie ma szczęście co do tego, bo mówi się o ciele jako körper organicznym i ciele jako pewnej materialno-subiektywnej, psychicznej całości. To się nazywa Leib. O moim ciele. Moje ciele to nie jest moja wątroba, tylko sposób, w jaki się uśmiecham, poruszam i to zawsze jest bardzo indywidualne doświadczenie. Czyli to przejście od psychicznego i cielesnego, od cielesnego do psychicznego, to nie jest takim największym problemem. Problemem czy pytaniem jest dla mnie to, jeżeli Bion pisze niemowlę, małe dziecko, zaczyna chodzić i ma wszystko, co potrzebuje do tego chodzenia. Jest wyposażony w jakąś elementarną funkcję alfa. Tak coś takiego wyczytałam i nagle, i to jest też jego nowoczesne, mówi, to nie są sterujące neurofizjologiczne mechanizmy, one oczywiście są podstawą, ale to dziecko, każde dziecko chodzi inaczej. Każde dziecko wydaje inaczej dźwięki. To już jest cielesna subiektywność. I teraz moje pytanie do wszystkich bionistów jest, jak to jest? Jeżeli się mówi o elementach beta jako czymś surowym, co wymaga opracowania przez matczyną funkcję alfa, a jednocześnie się mówi o tym, że istnieją wrodzone prekoncepcje czy zarodki funkcji alfa, no to jak to jedno drugie właściwie wyklucza. I dzisiaj jednak więcej się mówi o kompetentnym niemowlęciu, to znaczy takim, które nie zjawia się w surowy sposób w świecie, tylko po prostu komunikuje, bardzo szybko zaczyna rozpoznawać nawet w życiu prenatalnym drugiego, siebie i tak dalej. Jak to wygląda, jak to pogodzić? Czy ja źle zrozumiałam tą taką surowość, nieopracowany status elementów beta?
W żydowskich legendach noworodek jest arcykompetentny, jak wiadomo, ale dostaje pstryczka w nos i traci wszystkie kompetencje i dopiero musi je potem nabywać na nowo. Mów, Justyna. To jest strasznie dużo wątków. Ja będę kontynuowała, znaczy ja tylko króciutko, ja się chcę ustosunkować też do, a propos tej przeszłości i przyszłości, bo to, co Bion mówi, też do tego, co pan Michał powiedział, to nie znosi tego, czy jakby wniesienie tego, co Bion powiedział, nie likwiduje, czy nie unieważnia wszystkich odkryć innych analityków, prawda? Tylko on coś nowego dodaje. I tutaj bym przytoczyła taką moją rozmowę z Avnerem Bergsteinem, ja go kiedyś pytałam, jak to jest, czy na przykład to, co jest tą niewypartą nieświadomością, czy tym nowym, tym nieznanym, na które czekamy i które nie pojawi się w przyszłości, tylko które się może pojawić tu i teraz między nami. Czy to jest to, co się wydarzyło, tak jak mówił Winnicott, ale co nie zostało nigdy przeżyte? I pamiętam, jak myśmy w tej dyskusji doszli do wniosku, że to nie zawsze jest tylko to, co było i nie zostało przeżyte, bo to idzie w kierunku traumy. Że traumy są tymi doświadczeniami, które są w nas jak takie kamienie, które dźwigamy i które nigdy nie zostały przetrawione, ale one są. Ale że jest też całe spektrum w ogóle zupełnie nowych doświadczeń, które cały czas się pojawiają na bieżąco. I one nie są związane, znaczy ja w jakiś sposób może są powiązane i tworzą to domino, że do tej przeszłości nas nawracają, ale pojawiają się też czymś nowym, o czym na przykład mówią mistycy. To jest to spotkanie z czymś, co jest kompletnie jakby nieznane, nieprzewidywalne. Ja wiem, że to jest trochę obszar taki dosyć niebezpieczny, nieanalityczny, ale chciałam tylko to rozróżnienie, że to nie jest tylko to, co się wydarzyło, to o, ale też coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. No, dzięki. Bartek, mów. Tak, ja chyba krótko, ja taki wam pokażę taki obrazek, nie wiem jak podzielić się ekranem, to jest Alien. A ponieważ jestem wielkim fanem, to jest Italian. Znaczy dochodzi ten ludzki jakiś element trzeci czy inny czy jakiś właśnie gestykulacja jakaś, a nie gestapo. I też to co Justyna mówiłaś o tym nowym, tak, to może być, że znowu idziemy do kina i oglądamy obcego po raz pierwszy. I że coś tam wychodzi komuś z brzucha, ale ja zawsze i jutro też jestem już ciekawy, idę do gabinetu i jestem hiper ciekawy, co to jutro będzie. Więc to nowe jest, tak, no to może być horror, może być dramat, różne. No, ale też tylko słówko, zanim cię Ewa dopuszczę do głosu, chciałem to też jakoś odnosząc się do czegoś, co dawno temu mówiła, czyli na początku naszej rozmowy, Ewa Kobylińska, no horror niesie wiedzę, tak? To znaczy, jeżeli jesteśmy w tym świecie, ty mówiłaś o takiej sieczce takiego wygaszonego, tak, świata bez nieświadomego, to tak, to taki świat nie niesie wiedzy, a w każdym razie bardzo trudno go zahaczyć, tak? Natomiast horror, czy te dzieła sztuki powstające w tej Twilight Zone, o której wspomniał pan Michał, to jest jednak coś innego, tak? To są rzeczy straszne, których nie chcemy na ulicy, ale i chcemy, żeby ludzie, którzy nam bliscy, albo ci, którzy do was przychodzą, żeby nie spotykali takich rzeczy na ulicy, ale to niesie wiedzę, tak? I to są rzeczy, gdzie już jest draśnięta ta gładka powierzchnia i coś się tam pokazuje, tak? I wydaje mi się, że Bion całkiem dobrze
daje całkiem dobre narzędzia, żeby znowu użyć tej, tak, tej figury pana Michała, tak, taki wypełnia naszą skrzynkę z narzędziami, też o dodatkowe takie instrumenta do mówienia o tym. Mów Ewo, a potem jakieś ostatnie słowo. Ja jedno zdanie krótko tutaj, bo ja na początku zabierałam głos, ale nie będę się w ogóle do tego wszystkiego odnosić, to wszystko bardzo, bardzo ciekawe i można by dyskutować długo o tym. Tylko coś takiego właśnie a propos tego, jak spotkać to, czego nigdy do tej pory nie spotkaliśmy, to tak jak to Justyna tak sformułowała i zabionem. I no to tu oczywiście bardzo pewne takie koło się zatoczyło, chociażby do tego Becketa, o którym ja wczoraj mówiłam, to znaczy no, czekając na Godota, prawda? Mamy ten absolutnie taki, no właśnie ten problem i też chcę powiedzieć tylko, że oczywiście Becketa pytano potem całymi latami, kto to jest ten Godot. I on zawsze mówił, że skąd on ma to wiedzieć. Siódmy służący. I on nic o tym nie wie. Ale też jest bardzo ciekawa potem taka zmiana właśnie z tego, o której się mówi przy tej okazji, z takiego właśnie paradygmatu czekając na paradygmat czekając z. I to jest chyba też coś takiego, o czym możemy myśleć jako analitycy, to znaczy właśnie, to zresztą też robi takie koło swoim pytaniem Adam a propos tego lidera, czekania na lidera i tak dalej i co z tym, prawda, w ogóle wszystkim, ale no bo właśnie to jest, że można powiedzieć, że jakby to jest takie zauważenie, że gdy czekamy na coś, co się ma wydarzyć, nie wiemy ani co to będzie, ani kiedy to będzie, ani w ogóle co to jest i czy kiedykolwiek to spotkamy, a właściwie wiemy, że nie spotkamy, to zaczyna się coś dziać pomiędzy, no, znaczy w tym stanie czekania, prawda, i pomiędzy tymi, którzy czekają. Czyli innymi słowy, to jest też taka pewna przestrzeń też w gabinecie, kiedy jest to coś, co się wydarzy i nie wiemy w ogóle, co to będzie i czy się wydarzy i jak to będzie. I to jest to, no to jest właśnie to co Bartek mówi. Codziennie czekamy na coś, prawda, że co przyniesie dzisiaj dzień, sesja, za chwilę, za godzinę ten panel i tak dalej, nasza rozmowa, wszystko. I to jest absolutnie coś nowego, co się wydarza. Po prostu przy spotkaniu naszym wydarza się coś, czego nie było wcześniej. To się właśnie wydarza z powodu tego spotkania. Ale też właśnie w gabinecie, no z jednej strony czekamy na coś, co, prawda, co jeszcze, czego nie było i co spotkamy, ale też coś się wydarza cały czas między tymi osobami, które czekają na to. I jakby nasza takie spojrzenie jest i na jedno, i na drugie, i na taką pewną, no jakąś taką współgrę między tym, jako już mówię o analitycznym spotkaniu. Dzięki wielkie. To mi przypomina ostatnią i najsmutniejszą, ale też i najpiękniejszą książkę z serii o muminkach, Dolina Muminków w listopadzie, która nie jest w ogóle dla dzieci, o tym jak zwierzęta, nie ma tam muminków i różne stwory czekają na powrót szczęśliwej rodziny i w tym czasie między nimi się tworzy taka dziwna niedorodzina, którą oni próbują naśladować tę rodzinę, która ma powrócić z wyspy. To chyba muszę tam wrócić. Panie Michale, czy pan chciałby jakieś słowo na niedzielę z Australii nam powiedzieć na koniec? To jest podejrzane zaproszenie. Słowo się stanie ciałem, prawda? Myślę, że jest oczekiwanie mistyka, że to jest to, co właśnie do tego tematu, żeśmy się nie dobrali, to jest bardzo ciekawy aspekt, to co pani Joanna przypomniała, że ta mistyk to nie jest tylko postać, to jest nowa idea, prawda? To jest coś, co burzy, ale i tworzy, to co rozsadza psychikę, rozsadza establishment. Ale to nie jest tak, że możemy z tym łatwo obcować, prawda? I to jest cała znowu dialektyczna sprzeczność. Bo jak oswoimy mistyka, to Państwo mówili bardzo, bardzo żywo, jak my tego Biona oswoimy, no to on wtedy gdzieś tam ginie.
jak obciążymy kogoś honorami, to on tonie. Mistyka można ukrzyżować, ale tak jak Bion mówi, on zostanie głównym kapłanem i wtedy nie ma już problemów. Dzięki, to było bardzo sprytne wywikłanie się z tej trudnej sytuacji, a na dodatek odpowiedź. Słuchajcie, strasznie Wam dziękuję za tę dyskusję. Jeszcze bym z Wami o różnych rzeczach porozmawiał z każdym z Was osobno i z wszystkimi naraz. Dla wszystkich zaniepokojonych tym, że nie mamy dyskusji, nie otwieramy się na dyskusję z sali po tym panelu, w ramach substytutu mogę tylko powiedzieć, że za parę godzin, mam nadzieję, że za parę minut, ale bezpiecznie mówię, za parę godzin na platformie wunderblog.pl, do której odwiedzania w ogóle Państwa zapraszam, prowadzonej przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej, powinna się pojawić taka możliwość komentowania, dopisywania swoich komentarzy do tego, co się działo przez wczoraj i dzisiaj. Te komentarze mogą być dowolnej długości, bo jest to u nas, więc jesteśmy po prostu, zapraszamy, no, jesteśmy gospodarzami tego miejsca i na czacie pojawiają się wyrazy żalu z powodu tego, ale rzeczywiście zapraszam na platformę Wunderblog, gdzie też można przeczytać teraz artykuł wykład Tomasza Kudelskiego o rewerii Ubiona, także tym podwójnie zapraszam. A teraz jeszcze raz dziękując, proszę wszystkich tych, którzy mają na to ochotę, o włączenie kamer i dołączenie do nas w artystycznej części naszego spotkania. Oddaję głos. Jeśli można, jeszcze jedno ostatnie słowo. To ostatnim słowem będzie słowo dziękuję.